Zagrywka Pyziaka i dzień przedostatni Mistrzostw Świata. Dzień przedostatni, dzień bardzo ważny. Bardzo ważny, bo dzisiaj po pierwsze mamy święto siatkówki, czyli mecz Polska-Brazylia. Dzień bardzo ważny, bo nasze ambicje są rozbudzone już do maksimum. Będzie to mecz epicki. Do tej pory na takich imprezach jak Mistrzostwa Świata z Brazylią spotykaliśmy się najczęściej w finale. W finale 2014, w finale 2018. Tym razem los tak chciał, że spotykamy się w półfinale. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy ten mecz potraktują jako finał, bo tak na pewno trzeba na niego wyjść. I zadajemy sobie pytanie, jak wyjdziemy na to spotkanie? Czy Paweł Zatorski wybiegnie na boisko pomimo swojego drobnego urazu? Czy Brazylia coś zmieni w swoim składzie? Na pewno mecz będzie wspaniały. Czy drużyna brazylijska zagra tak samo jak w meczu wcześniejszym przeciwko Argentynie? Czyli 90% piłek do Leala, a on z nich kończy 80% piłek? Zobaczymy. Na pewno nasz sztab przygotował wiele wariantów. Niemożliwe jest chyba, żeby Brazylia zagrała takie samo spotkanie na jednego zawodnika. Musimy pamiętać, że to jest gwiazdozbiór i każda pozycja u nich może sprawić nam zagrożenie. Ale tyle o Brazylii, bo dzisiaj jedyne barwy, jakie powinniśmy założyć, to biało-czerwone i kibicować naszej drużynie, która pokazała we wcześniejszym meczu ćwierćfinałowym ze Stanami Zjednoczonymi, że mamy głęboki skład, nie boimy się rotować tym składem i wszyscy uzupełniają się jak jeden wielki team. Kamil Semeniuk, Olek Śliwka, Tomek Fornal, Bartek Kwolek. Wspierani na przyjęciu przez Pawła Zatorskiego i Kubę Popiwczaka na pewno zagwarantują nam dobre przyjęcie zagrywki, co jest bardzo ważne przeciwko grającej Brazylii. Brazylia gra bardzo silną siatkówkę, bardzo mocną zagrywkę i ma bardzo mocny atak. Ma też wspaniały wyblok i grę tak zwaną blok obrona. Na pewno jesteśmy na to gotowi. Siła naszego przyjęcia, siła naszego ataku i przede wszystkim siła naszego bloku moim zdaniem jest większa niż w drużynie brazylijskiej. Oczywiście, jaki będzie wynik meczu, który rozpocznie się już o 18, zobaczymy. Cały kraj wierzy, że jesteśmy w stanie przejść Brazylię. Są głosy, że najtrudniejszy mecz odbył się już wcześniej przeciwko Stanom Zjednoczonym. Może tak jest, może rzeczywiście ten mecz będzie nieco łatwiejszy pod względem mentalnym, ponieważ ewentualna porażka nie powoduje tego, że odpadamy z turnieju. Dlatego tutaj upatruję tego, że nasza drużyna zagra pewniej mentalnie i też silnie fizycznie. Dzisiaj będzie pokaz siły z dwóch stron. Jestem przekonany, że nasza ekipa wyjdzie z niego zwycięsko. Czy to będzie 3-0, 3-1, a może 3-2? Nieważne. Niech wyjdą zwycięsko i niech jutro w Spodku zagrają finał. A z kim mogą spotkać się w finale? Drugi mecz. Mecz o godzinie 21:00. Słowenia, Włochy. Pierwszy raz zobaczymy te ekipy na naszej polskiej ziemi w tych mistrzostwach. Na pewno mecz będzie bardzo wyrównany, bo obie ekipy pokazały, że znają się na siatkówce. Włosi sprawili chyba największą sensację, może jedną z sensacji, pokonując faworyzowanych Francuzów. Słoweńcy pokonali Ukrainę i mieli nieco łatwiejszą przeprawę w ćwierćfinale. Co pokaże półfinał. Nowy dzień, nowe rozdanie. Na pewno mecz wyrównany. Dwie bardzo dobre drużyny z bardzo dobrymi zawodnikami. Ale wynik oczywiście jest sprawą otwartą. Na kogo trafimy w dniu jutrzejszym? Okaże się około północy może, bo życzę tego, aby obydwie ekipy, ekipa włoska i ekipa słoweńska, grały tiebreak, grały go jak najdłużej i jak najpóźniej opuściły naszą katowicką arenę, jaką jest Spodek. Już niebawem idziemy na halę i kibicujemy jedynej słusznej drużynie. Wszyscy, którzy chcą się dzisiaj ubrać na kanarkowo bądź granatowo, niech zostaną w domu. Niech te ubrania zostaną głęboko w szafie i założą tylko biało-czerwone barwy. Pozdrawiam serdecznie sprzed katowickiego Spodka, gdzie mijają nas pierwsi kibice ubrani na biało i czerwono. To musi być znak.